Cześć, witajcie moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam niesamowite akcje Majora PGL Kraków 2017 w fazie pucharowej. Jeszcze taka krótka informacja na temat wczorajszego filmiku, po prostu źle sam sobie zdefiniowałem słowo fail, za co wszystkich przepraszam, a teraz zapraszam już do oglądania. JW dostaje Mołotowem, ale nieco za plecy. Brojona bomba na raz przez Hobbita, dość ryzykownie. JW wciąż nie wychyla. Dopiero teraz będzie chciał sprawdzić. Oj, znowu chwyta paczkę. Hobbit ucieka błyskawicznie JW. Moe agresywnie. Oj, teraz walczy JW. Jeszcze się ustawia Moe w bombsajcie. Poczeka chwilę JW. Wychyla się pod Moe, ten nie daje rady. No i w tej sytuacji musi uciekać Moe. Ta runda dla JW jeszcze z Flifajerem. Wychyla on. I to będzie podchodził do bombsajdu. Trzeba tam bomby podłożyć. Chociaż minuta 15 czasu jest. Ale jeszcze Dosia nie poddaje się. Bombsajdu. Ostatnim strzałem dostał JW! Niewiarygodne, jak to teraz siadło, jak elektronik! Po drugiej stronie... No i płonie to... Ale zauważyli swojego przeciwnika. Feld, wykielał Feld, jeden Feld! Drugi fragment! To jest coś, co ratuje Rozmiejczyków znowu! Wcześniej falem, teraz! Feld! Ale to się mimo to... Ale to jest linie... Zatrujemy przez Polena, ale dwa już to opadawał sytuację. Na nową tajdę, to jest tapetą 74. Czasu jest już, że jest na rozbrojenie bomby, więc uda się! Brazylijczycy zdobywają 5. punkt. Astralis na chwilę okiełznane. Ale czy na pewno? No, dobra, nie zdobywałem. Zdąży? Nie? Tak! To było jedno z najbliższych dozbrojeń, jakie jest możliwe. No właśnie, tam coldzera na bombsite atakowany z kilku stron. Coldzera, teraz coldzera! Fenomenalny strzał coldzera, który jest... W sytuacji duża przewaga po stronie... Oj, jeszcze kij trafiony, Lukas jest na blisko, no i Lukas zaczyna walczyć. Wrzucony flash, bomba leży na bombsite, no i już wychyla się snajper, ekipa antyterrorystów tego nie wiedzą. Zawodnicy Liga, Gobi i Legia, obaj dobici Geni z pierwszym fragiem i to akurat ten zawodnik zbiera na koncie Geni po raz kolejny, czyżby runda 2-5 wygrana. Jeszcze tylko Gobi przeżycił 15 HP na koncie, już dobici Geni! Jakieś szybkie reakcje! No i tak, na rywalizowa. Jest jednak Lukas, przestaje się zabić, pomaga Stilo. Jest już King, on zdobywa flagę, King po raz kolejny, ale on czaruje z tą snajperką. I już tylko King przeżycił, atak na Kinga, ale ten daje sobie radę. Już tylko Legia przeżycił. Ostatni żywy to jest ten zawodnik, który w ostatnim rundzie regulaminowego czasu gry, ale teraz jednak jest jeden frag dla niego. Lukas ustawiony już na dropie, tuż przy Legii, ten ucieknie w bombset, będzie mógł za chwilę broić bombę. Ta bomba po drugiej stronie, teraz nawet naraz, ale nie, fejkuje to. Ale dorzucony smok, Lukas nie daje się na to nabrać. Po prostu poczeka Lukas, Legia jakby chciał za chwilę broić bomby, tu sprytnie wrzucony Mołotów, oj, to Legia wymyślił, no i ma czas Lukas, ależ Mołotów po tej Legii, fenomenalna zagrywka z jego strony, broił bombę już na raz, żadnych najmniejszych szans Gobi, dobrze ustawiony cały zespół Big, a więc nie udało się w nowym czasie gry, ale teraz to się musi udać, jeszcze Lukas poczekał, niecelnie strzelał kif, Gobi w końcu chyba chce wychylić, ale wciąż brakuje defuza Lukasowi, on musi się spieszyć, jeszcze nie kończy się ta mapa, jeszcze walczy Lukas, musi broić paczkę, wziął defuza, nawet proszę zabicie, jej! Powraca niemiecka drużyna w tym spotkaniu, bomba wybucha mimo wszystko. Ja tutaj go konflikt Snax jednak chyba wyczuł, że coś się tutaj może dziać, no i za chwilę Snax będzie mógł chodzić na plecy. Oj, Snax sprytnie to wszystko robi, poczeka jeszcze na midzie, daje znać kolegom, co się tutaj dzieje, ale widocznie nie rotują, zobaczmy, Snax coraz bliżej, oj, czy to będzie kosza, Janusz, będzie kosza! Krasnozomnik z Krakowa z pierwszym fragiem Skoty w tym meczu, ale to będzie atak na bombsite, metu jednak razy, dają sobie razy dwaki, jest 2 na 2, Kejżun bije znakomity, strach na białego, jeden tylko Kejżun bije, 6 HP na koniec, wygrana finalna, runda wygrywa, runda full echo! No i Neo trafiony, 2 na 2 tam się robi, biały już zachodzi od pleców, teraz może zaskoczyć biały, bo jego się tutaj nie spodziewają, biały mija się z rywalem, o biały, traf spokojnie, już wie, dostał info, biały za chwilę sprawdzi, jest frag, brawo, biały, brawo, ten frag był nam potrzebny, ostatni żywy, tylko Izzy na drzwiach, i tak trzeba się pośpieszyć. Tutaj dziurka zrobiona przez Izzy'ego i ostatni napierają, jest frag do białego, brawo! Biały, te fragi tak ważne dla naszego zespołu. No i bomba zostanie, chciał wychylać na wędzie, ale boi się, a tymczasem Neo z pierwszym fragiem, jest przewaga, 5 na 4. Teraz terroryści przechodzą na dolny bombset, ale Mołotów dobry, jest obijany konflikt, pędzą tym Feniksem, ile mają sił w nogach, tu już biały ze smokiem, terroryści będą wychylać biały, już jeden frag na niego, biały jest coraz więcej, biały, krasny, 4 flagi białego, 15 na 10 i teraz 5 punktów meczowych. W tym momencie poobijani gracze Astralis, ale nadzieja wciąż jeszcze jest. Moe nie rezygnuje, wciąż chce ten bombset odbić. Schodzi smok z gniazda, tam okazja do strzału, ale nieudana. Jeszcze ten nade, oj ten granat może być zabójczy, ten nade zabójczy skuteczny. No i 1 na 1 z pistoletem, teraz tylko Moe, jeszcze jeden frag, no i Moe ten bomb z 1 na 2 odbija. Na środku tylko 2, Jarek Pasza przed szansą, Jarek Pasza. No tego mi brakowało w tym meczu. Znowu dostaje moment i znowu fraguje. Entry fragi właśnie od Jarka Pasza z tej snajperki, on naprawdę czyści wielokrotnie w tym meczu. No i proszę bardzo, i jeszcze Pasza po raz trzeci, cóż za runda, Jarek w końcu. Teraz ruszyła się widownia, ruszy. Będzie musiał walać Boltz, oj złapany, Boltz ucieka. Mocny granat, chciał dojechać też szybko, tutaj jeszcze biały, ale ten granat idealnie wykorzystany. Boltz z kolejnym fragiem, jeszcze żyje przecież Snax, który ma AK-47, podniesiony podacie do Neo, Snax, jeszcze żyją, jeszcze próbuje Snax wygrać! 4 w 3 zabicia! Co teraz siadło Snaxowi, ja już byłem pewny, że jest po rundzie, to nagle Snax... Tam od pochylnie załadowanej CT ustawiony, oj już zobaczył go Jarek Pasza, jest frag dla Paszy! 6 HP tylko u Jarka, takiego właśnie klacza w trudnym momencie wygrał Flusza w meczu o awans z NATO z Wincera. Gdyby teraz Pasza się udało w sytuacji 1 na 4, to może coś jeszcze z tego by było. Heni za snajperką, na pewno dostał info od kolegi, że tak bardzo bity jest Jarek. Pasza sprytnie, full control na plecy, bo ma podłożona w dość dziwnym miejscu, ale... No i nie ma co się dziwić, wie Heni, że jest to bity Jarek Pasza, ten jednak sprytnie na plecy. Wie, że tutaj nie mógł się spodziewać niego Heni, coraz bliżej Jarek Pasza. Heni za chwilę będzie na bombsite, wyciąga już akacza Jarek Pasza, tutaj blisko niego jest Heni. Smoke na paczkę, za chwilę namierzy rywala. Jarek Pasza coraz bliżej, Hebiasa jest! Pasza szklatem, 1 na 4! W obronie Heni, podnosi M4. No i poszuka tam rywala, Zeus, tylko 13 HP na koncie, ale Heni nie ma dużo czasu. 10 sekund, ten czas ucieka, nie wiem czemu nie mówią mu, żeby atakował. Zeus jakimś cudem zwiał, nie wiem jakim cudem on jeszcze żyje. A tu Heni agresywnie chce tutaj popędzić za rywalem, ucieka Zeus, oj teraz kotkę i boczkę, Zeus uciekł! Heni bez żadnych szans, to pobiegali sobie dookoła. Wybierał zawodnicy Gambit, jak na razie to... Te 5 rund dla nich, jak dla mnie, absolutnie najlepsze w ogóle w ich wykonaniu na Inferno na tym turnieju. Trzech graczy mają do dyspozycji, poleciał flash, Zeus już widzi rywala, na razie jednak spokojnie, Dosia namierzył przeciwnika, świetny headshot dla Stila, Zeus chowa się w bombsite, ale tu może być problem, Moe ginie, Zeus też nagle! Dla terrorystów wszystko się odwraca na ich korzyść, kolejny frag to Lukas, no i może takiej rundy właśnie potrzebowali. Z Chińczykami bombsite B, no i Hobbit celowany, Adren też już, Hobbit daje znać, Adren też jest w tym ogniu krzyżowym, no i zobaczmy, Adren, Hobbit po raz trafiają, jeszcze Hobbit dokończył, a więc... Rewelacyjna zdaje runda. Się. Celowany Moe w BS, ale na pewno znają jego pozycję zawodnicy terrorystów. Frag dla Moe'a, szybko wycofuje, żeby nie zginąć. Woła teraz Hobbita do pomocy, bo ta pomoc jest potrzebna. Hobbit już pędzi, a Moe czeka w bombsadzie. Kolejny frag dla Moe'a, blisko jeszcze Heni. Moe zaczeka na partnera. Rewelacyjna runda Moe'a, teraz niecelny strzał. Heni coraz bliżej niego, ale obijany przez Hobbita. Rewelacyjna runda Moe. Fenomenalnie robi to Gambit i widzimy... Już antyterroryści po flashu wybiegają, świetny flash na bombsite. Antyterroryści będą przyspieszać, Moe ustawiony za kolumną, ale tu znakomicie robią to zawodnicy TT, chociaż Hobbit jeszcze się broni. Hobbit z jednym, Hobbit z drugim, trzecim, czwartym, Hobbit! Wow, wow, wow. Czeka Zeus na przeciwników, bomba brojona na raz w tym smoku, ale ten zawodnik ma 1 HP na koncie, Zeus wychyla, Zeus, ależ reakcja Zeusa! I teraz chowa się w smoku przed Boltzem, ten nie wie co się dzieje, Zeus czeka na czas, Zeus! Wygrał tą rundę na pewno. Oj, Boltz, ale nie wygra tej rundy! Smoke na paczkę, Hobbit czeka w bombsite. Fake brojenia bomby, Hobbit podchodzi na blisko, ale teraz zdradza swoją pozycję. Heni pestkuje, Hobbit jest cały niecelny. O, jednak headshot! I jeszcze 1 na 1. Teraz z Glockiem Hobbit, Heni z defuzem. Broi paczkę na raz, i nie do końca. Jeszcze fejkował Hobbit, próbuje wejść, tutaj jest blisko. Heni, jednak Hobbit! Co ten Hobbit? No i to zaprocentowało, dzięki czemu. Oj, zobaczmy. O! Ten nade, oj, 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 oj! No i są te 2 fragi, zabrane 2 bronie. Dosia jak to zrobił, zadowolona. Oj, widać na tej kamerce, jaki Dosia musi być z siebie dumny. No idealnie wymierzył tym nade'em. Wiedział, gdzie będą to robić. Bardzo bolesne teraz dla ekonomii Brazylijczyków. Tylko jedna chyba zachowana broń. Widzimy.